Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w Lost Nova. Idziemy dalej, ciekawe czy my się zbliżamy. O, w ogóle to jest teraz jakaś inna. Witamy w przyjacielach budownictwa głównej kwaterze. Czy spotkałeś naszego nowego biznes partnera? Allow me to jakieś ulepsze... O Jezus Maria! 750... Że oni zwariowali? O, idzie. Nie, nie mogę jeszcze tego. Czy ja tutaj miałem jakieś ulepszenia jeszcze do zrobienia? A, tak. A, właśnie, bo ja nazbierałem też. I teraz tak, możemy, żeby nam więcej zbierało rzeczy. I możemy szybsze ładowanie baterii. Mamy coś jeszcze? Nie. Wygląda jakbyśmy wszystko już zrobili. No to pogadajmy tutaj. Cześć Mija. No, siema. Usiądź sobie. Wyglądasz jakbyś nie miał od dawna żadnej przerwy. Nie mogę. Statek jest naprawiony, ale nie, dalej jestem tu, ugrzęzłam. Muszę jakoś coś naprawić w tym elektropolu, coś tam głupim. I muszę wrócić do domu. Muszę... Potrzebujesz przerwy. Przerwa zawsze pomaga w frustracji. No, dawaj. Sobie usiądź. Ja... Okej. Okay. Ale nie będę szczęśliwa. O. Trzy kropki. No i co? Co się ma teraz zdarzyć? Nie wiem. Tylko myślę o lunchu. O czym ty myślisz? Nie wiem. Jestem sfrustrowana. Potrzebuję coś robić. Nie mogę tak sobie siedzieć tutaj. Muszę przejść do przodu. Może to pomoże? Co to? O! Nasze dzieciństwo? Mija! Mija! Co? Chciałem ci podziękować. Za... For keeping me company tonight, za dotrzymanie mi towarzystwa dzisiaj. Te wywiady są takie stresujące. No, masz to. Oświeć ich swoim gwiazdom. What are you even doing over there? Co ty w ogóle tam robisz? Potrzebuję skończyć skrypt. Piszesz teraz? Próbuję. Co jeśli to jest to coś? Wiesz. Yeah, well, don't... Tak, nie przepracuj się. You know how to get when. Sama wiesz, jak to jest spieprzyć nowy projekt. Mija, ty w ogóle mnie słuchasz? Mija? Win? Co? Jestem bardzo... sama nie wiem. Queen pracuje lepiej, mocniej niż ktokolwiek i zasługuje na sukces w tym uniwersum. A ja tylko... Kiedy będzie moja pora? Ja pracuję ciężko, naprawdę ciężko. Ale za każdym razem, kiedy próbuję, to nie wychodzi. Ja wiem, że muszę tylko przejść do przodu. Ale ugrzęzłam na tej planecie. Ale jak ugrzęzłam na tej planecie, to mi nie pomaga. Aha, znowu Mija, mała Mija. Tatusiu!
Jack próbuje zjeść Reagan znowu. Nie, co to jest Reagan? Powiedz jej, że to nie jest w porządku jeść kotu. A, czyli to był kot Reagan. Przyjdziesz mi pomóc? Okej, tylko daj mi minutkę do skończenia tego. Poczekaj chwilkę. Ubierz buty, ciocia Louise powinna być niedługo. Ciocia Louise? Ona przychodzi też? Ja nie mogę, Mia. Tata ma za dużo roboty do zakończenia. I zobaczymy się za kilka dni, ok? Będziesz miała fun. Zróbcie coś specjalnego, kiedy wrócicie, ok? Ok. Tata pracował dużo. Bez znaczenia, ile miał roboty, zawsze miał czas. Able to have enough. I spent a lot. Spędziłam dużo czasu z rodziną i przyjaciółmi. Byłam bardzo szczęśliwa. They were there. To oni byli tam, żeby mi pomóc, kiedy tego potrzebowałam. I próbowałam zrobić to samo dla innych, kiedy tylko mogłam. Ale mój tata, on się poświęcił zbytnio. Muszę zrobić wszystko, żeby być najlepszą wersją siebie. I żeby to było warte. Muszę wracać do Haruwy. To surowe. Sorry, Mia. Ja w porządku. Dzięki za wysłuchanie. Czuję się lepiej. To moja super moc. Ja zawsze wiem, kiedy jest ten moment na przerwę. Zazwyczaj. Ja tylko chciałbym wiedzieć, co zrobić następnego. Chodź za mną. Poszła w tamtą stronę. No dobra, to pójdźmy za nią. No cześć. Spytałem paru przyjaciół, jak ci pomóc w następnym kroku. Idź tą ścieżką na koniec i no cóż, już zobaczysz. O! Tego tutaj nie było wcześniej. No dobra. O! Jakiś nowy teren w ogóle jest. Czekajcie, bo to jest jakiś las teraz. W ogóle się zmieniła muzyka teraz? Halo? Co to się dzieje? Idę sobie lasem. O! Papa Bear. Twoje akcje zainspirowały mnie do bardziej zdrowego życia. Bardziej balansu większego pomiędzy pracą a moją rodziną. Moje dzieci zasłużyły na najlepszą wersję mnie. Dzięki, Mia. Ej, czy to jest jakiś koniec w ogóle? Tutaj są pustynie. Żebyśmy szybko nie skończyli odcinka. Oho, pan artysta. Byłem artystą przez całe swoje życie. And why my art... Kiedy moje dzieła sztuki były zawsze najważniejsze dla mnie, to mnie... Nieważna jest forma. To nie definiuje twojego życia. Dzięki, Mia. Dobra, nie ma, spoko. My friends and I have on this... Moi przyjaciele i ja byliśmy na tej planecie bardzo długo. Like accepting of cyclomate. Never considered that we had the power to... że nigdy nie myśleli, że mają moc, żeby zmienić coś tutaj na tej planecie.
kiedy nas uratowałaś. When you save Gal. Właśnie, bo ja tu niby jakiegoś Gala tam uratowałem, tylko jak ja uratowałem? Tak, wiem, że możemy być lepsi. Właśnie, jak ja to uratowałem? Bo w sumie ja nawet nie wiem, co ja zrobiłem tam, żeby te... O. A, dobra. No tak. Teraz jakby wszystkie krainy. O, nie ma krowy. Ale i tak. Krowy, krowy. I tu będzie pan forager. Są foragery. Been through a lot. My byliśmy tutaj już sporo, nawet jak ty, even before, nawet przed tą planetą, zanim tu dotarliśmy. Zgubiliśmy nasz dom. Was hard on us. Co? There is no way to work through to something like that. Nie ma odpowiedniej drogi przez to. But we could have done more to be there for each other. Ale możemy zdać z siebie wszystko, żeby być dla siebie. Dzięki, że nam to przypomniałaś. Dzięki, Mia, czyli żebyście byli lepsi. Dobra, dla siebie. To teraz jeszcze ten ostatni. To tak wygląda, jakbyśmy tutaj już się ze wszystkimi żegnali. Ale tak w sumie to... Też jakby nie do końca. Przecież co? A, tu jest Slime Rancher. Możemy... Nie możemy przeskoczyć tego płotu. No trudno. O. O. Mia. Już wiem, o co chodzi. Energia. Pole energetyczne naokoło tej planety. Ona kraszuje wszystkie statki. Ale też jakby chroni nas. Daje nam bezpieczeństwo. Nie rozumiem tego w ogóle. Nie wiem, jak to naprawić. Ale jeżeli ktokolwiek to potrafi naprawić, to ty. I wish I had your drive. You said... Ja chciałbym być taki jak ty, ustalasz sobie cel i później uzyskujesz, bo jesteś dla mnie inspiracją. Dziękuję, Mia. O, mogę przesuwać te slime ranchery. No dobra, ale to co? O. Co? Co tu? O. Cześć. Moja praca jest ciężka. I to bardzo ważne. Ale próbuję zrobić wszystko, co najlepsze w mojej mocy. Nie mogę być... nie mogę robić wszystkiego najlepiej, kiedy nie czuję się najlepiej. I na pewno jesteś... na pewno musisz znaleźć balans w tym. Dzięki za wszystko, co zrobiłaś. Nawet even if you being, nawet jeżeli tu byłaś, tylko ugrzęzłaś tutaj, to to wszystko zrobiło różnicę. Dziękuję, Mia. że nie wiem, jak to przetłumaczyć, że daję swojego listka na ciebie. Obstawiam listka na ciebie, nie? O, i co? Jakiś jaskini teraz wszedł. O! Ej, te robale, co tam było wcześniej, je widać. O! Duży robal? Siema, panie robalu. Ty może chcesz dużego buraka? O!
Siema. Jak się nazywasz? Jestem Mia. A ty? Żyjesz w środku tej planety? Aha, ta, jasne. Bardzo długo, ale czekaj. O. O. Wszystko w porządku? Tak, to było blisko. Prawie opuściłam to. Almost let the energy field down. Czyli hundred of years and I almost messed up the first time someone said hello. Aha, setki lat i prawie ten. Spierdzieliłam okazję, żeby powiedzieć komuś hello. To twoja energia, pole tej planety. Te, które crashuje statki. I te, które skraszował mój statek i nie mogę opuścić tej wyspy. O, tak. To moja wina. Sorki. Nie jest, to nie jest zazwyczaj tak agresywne. I trochę gorzej do... Trochę trudniej to kontrolować. Jeżeli to trudne, to po prostu to wyłącz. Weź przerwę. O, przerwa mogłaby być super. Ale kiedy to zrobię? Nawet na sekundę. Wszystko się spierdzieli. Dosłownie. Spierdzieli? The first time a ship... pierwszy raz, kiedy tu statek się rozbił, to nie była moja wina. It was so large and hit... I to był bardzo duży statek i pierdyknął nieźle. Ta planeta nie mogła tego udźwignąć. I wszystko trzymałam razem od tamtej pory. Ty trzymałeś tą planetę razem, żeby się nie rozpadła. Wszystko na twojej głowie. Brzmi bardzo imponująco, kiedy ty to tak określasz. Oho. Nie śmiej się ze mnie. Tam jest jeszcze jedna ścieżka. Nie powinnaś robić tego sama. Wszystko w porządku. Tylko potrzebuję trochę energii. Tylko ja mogę to zrobić. Przez wiele setek lat nikt inny. Mogę to otrzymać na zawsze. Albo nie na zawsze. Ale próbuję. Nie. Miło było cię poznać, Mia. Nie chcę być niemiła, ale muszę się skoncentrować. Dobra, ale to co? Musimy im jakoś jej pomóc, czy co? Czy iść z powrotem? Bo nie wiem co. Halo? Tyle energii potrzeba, żeby utrzymać tą planetę w całości. Już wiem, co muszę zrobić. O, ten. Do mechanika, tak? Żeby może pomógł. O, do pana artysty. Nie, to my poleciliśmy tą rakietą gdzieś? A, do tego robala, ale co, czekaj, co my tutaj robimy? Energię wzbalamy tym statkiem, czy... O co tu chodzi? A patrzcie, widzicie, ona musiała to trzymać razem, żeby się ta planeta nie rozpadła. A, dobra, my energię statku wykorzystaliśmy, żeby... naprawić planetę? O, wszyscy się cieszą teraz. Gwiazdy świecą, tęczuje. Ale... w
uteczek, a tutaj przyszli przyjaciele. Jabłko. Tateczek ładnie naprawiony. Eleganckie. A, bo wykorzystała swój statek, by dodać energii, a jej tutaj zrobili nowy statek. Z tego co rozumiem. I odlecieliśmy. O kurde. Żeby to był koniec? Tu jest piękny koncert. Ale ty jeszcze nie znalazł. Kurczę, nie wiedziałem, że to już będzie jakby takie zakończenie zakończenia. O, ile ma tutaj klientów pan Luke. Ze sklepu z czapkami. O, Forager. Działa. Kurczę, jakbym wiedział, że to jest już taki koniec, to jeszcze bym tam trochę ten porobił. Paczka jeszcze miałem na Skylines, później miałem te zobaczyć. Aż się łezka jej zakręciła wokół. Ale to nie jest całkiem naprawiona ta planeta, my po prostu tak trochę ją tylko skleiliśmy, ale nie do końca, nie? No i co, to koniec już? Serio? Rok później. O. Just the beginning. Dopiero początek. O, ale tutaj przejechaliśmy teraz z naszą... O, ile tu... Kolejne jakieś ulepszenia możemy zrobić. Mia! Ta planeta jest niesamowita. Lepsza niż pięciogwiazdkowe wakacje. Nie mogłabym to określić lepiej. Nie ma tutaj grawitacji na lasery, bo... Och, the best thing. I roboty jakieś. Ej, co, i teraz sobie po prostu możemy dalej robić te zadania chyba, nie? O! Spójrz na grzybki. Są takie różowe. Się kłócą, kto ma lepsze różowy ten kolor? Czy mu humorki, czy... Czy te? No dobra, ale to trochę się pozmieniało, widzę. Ja miałem tutaj dostarczyć komuś... O! Co to za... O, do niego paczkę. Co? To przyszło? No przyszło. O! Tu też zaczęła sprzedawać kapelusze. No dobra, czyli co, teraz został jeszcze... O! Paczka do pustynnych. O, siema! Chcesz coś kupić? Ale akceptuję tylko Blue Cores? Masz jakieś? Skąd ja mam wziąć Blue Cores? Czyli generalnie zrobiłem i uratowałem jakby planetę. O, siema, Mia. Myślałem, że wróciłeś do domu. Tak, zrobiłam, ale tutaj sobie ten, na wakacje wróciłam. A tam Jess? Nie rozbiłeś się znowu tutaj? Nie. Well, no cóż. Chciałem tutaj ten, z powrotem odwiedzić. Ja też. Czyli po prostu... O! O, ale to oni, on tak tyle tutaj podlewał, że aż zalał to wszystko. O, są te. Znalazłem te niebieskie.
No dobra, to co, to jeszcze spróbujemy trochę sobie pobiegać, co tu się zmieniło. Kurde, bo myślałem, że to już, koniec gry, a tu widzę, że tutaj tak... Ale fajnie to zrobione, bo wiecie, niby taką fabułkę uratowania dupy sobie zrobiliście już, ale... Ale, widzicie, ale dalej jakby jest możliwość grania dalej i zrobienia tych resztę zadań. Dobra, czekaj, bo tutaj miałem, mam, tak, ale nie mam ich 15. Dobra, to się fakaj. Tutaj drogo. Przebiegnijmy się w ogóle zobaczyć, czy czasem coś... O, to poproszę przede wszystkim. Dobra. No tutaj... Coś nam się zmieniało może? Tak się rozglądam po okolicy, czy coś tam... Coś się zmieniło, czy... Nie za bardzo... Tutaj mi... O! Tutaj miejsce, gdzie się rozbiliśmy, nasz pomnik wpierdyknęli. Tutaj, prawda? Nie ma tutaj Blake'a. Właśnie, bo oni też chcieli jakiegoś... Pamiętam... Kogoś do... O, siema. O, nigdy nie widziałam. Od wieków nie widziałam oceanu. Nigdy takiego jak ten. Dzięki za zaproszenie mnie tu. Obie potrzebowaliśmy... odpoczynku. I... And it's pretty much your... To twoja wina, że tu się rozbiłam, dlatego... To nie moja wina, to jesteś ty, jesteś fatalną pilotką. Tam jesteś fatalną pilotką, co mnie wyzywasz? Ja bym się tutaj... Właśnie, chciałem zobaczyć, co tutaj się pozmieniało. O, kapelusz też tutaj sprzedaje. Oj. Pan niedźwiedź. Na wakacjach z dzieciuchami. O, siema. No dobra. Ale widzę, że teraz tak możemy sobie... Zbierać kasę, żeby kupić jeszcze kapelusze. Taki, nie wiem, challenge, można powiedzieć. O, ten czyta książkę. To tam? Nie. Pokażcie mi mapę. O, w ogóle? Co ciekawe, to ja tutaj... Jeszcze... Nie otworzyłem... tego. Co to się jeszcze pozmieniało? O! A, dobra, bo tutaj będzie pewnie ten... ...u zespołu. Ja chciałbym stąd pogadać. No dobra. Wypadł z tego... z moich wód. Wypad stąd, co sobie myślicie? Potrzebujemy kogoś do instrumentów. Trzeciego członka do naszego zespołu. Ale to co, to... No to weź. Ej! O, sorry. Secret, I'm kind of big deal, so beat it. Before I show you what we... I mean, what I to do? Of course, I am... spieprzaj dziadu. No, po prostu do nas mówi.
właśnie, można tak też, możemy też tak pływać, wiecie? Zamiast skakać. Motorówka. Osiek? Gdzie? Gdzie zostałem, jak na przykład to, nie? Rozwalić. Tu gdzieś było przejście na pustynię bodajże, no właśnie, o właśnie, o właśnie. O, i tutaj też kapelusz kolejny. Czy tu się coś zmieniło? Tak nie za bardzo. O, mija. Zobacz na te malunki. To najlepszy pomysł na nowy album. Ek, mogę sobie wyobrazić na żywo. Bad Queen. O, paczka. No dobra, ale to teraz takie już widzę, że takie kończenie i zwiedzanie już tych terenów, gdzie byliśmy, nie? O, siema. Czasem się po prostu nie zrobiły jakieś nowe te skrzynki, czy o co tu chodzi, bo wydaje mi się, że ja zbierałem wszystko, ale może nie pozbierałem. Czy tutaj się coś zmieniło, ciekawe. Teraz spojrzymy sobie tak tylko na szybko. O, pan od miksturek. Tak. A, dobra, no to tutaj mogę, o. Jesteś najstraszniejszą rzeczą na tej planecie. Okej, okej. Watch this. A. Dobra, czyli on próbował nas przestraszyć. Powiedzmy, że mu wyszło. Dobra, czyli chyba skończyliśmy tutaj gierkę. Tak jeszcze tylko chcę się rozejrzeć po okolicy. Co się zmieniło i coś najwyżej. Zobaczyć, czy jeszcze możemy na przykład coś zrobić. Ale myślę, że nie ma sensu już. Jakby. Czekaj, bo jak można było gdzieś tu iść tu. Bo jeszcze mogę oddać też tego. A, dobra. Do Coral Queen. No te paczki to wygląda na to, że my po prostu możemy sobie jakby grać dalej i dostarczać te paczki i być szczęśliwym sobie po prostu grać jeszcze. To fajną opcję zrobili, że kończycie jakby fabułę. Nie? Uciekacie z tej wyspy, ale macie możliwość, że jeszcze na wakacje sobie niby wracacie. Rok tam później. I możecie dalej robić te zadania, które tutaj mieliście jakieś, nie wiem, czy możecie się bawić po prostu tutaj, nie? Bo podejrzewam, że te dostarczanie paczek, one się nigdy nie kończy. Ej, właśnie, a chciałbym zobaczyć coś, bo ja pomogłem też tej naszej, pamiętam, że księżniczce dałem 500, bo ona była przy firmie budowlanej. Się teraz zastanawiam, czy to coś zmieniło u niej w domu. Coś zmieniło? Zamek wyglądał inaczej? Jakiś domek był wtedy? Nie pamiętam. Może wy wiecie. Bo tam wiecie, dawałem te 500. O, siema. Czyli to jest chyba, żeby sobie zapracować na kolejną baterię. O, a może tutaj możemy przejść jakoś. Właśnie, zobaczmy. Nie, tu nam się nic nie pokazało.
Właśnie, bo tutaj widzicie, to było tutaj właśnie ten moment, gdzie była taka rozwalona planeta. I my musieliśmy ją poskładać. Po prostu. Dobra, tutaj jest ten. Może tutaj poddawajmy, nie wiem, czy będzie starczyć. Oby. Setka. A coś tu jeszcze do wykupienia? Nie. Daj pieniądze. O. Welcome to... Witam w sklepie Imperium Luka. Ile mam ten... kapeluszy? Sprzedajesz teraz kapelusze? No, to Luk widzę, że tak ten... Cię rozwinął. Jakieś domki. Ty coś. O. Dostałem za dostarczenie paczek kolejne te. Dobra, chciałbym znaleźć teraz to miejsce, gdzie jeszcze było. To było gdzieś tu. Chciałbym przynajmniej tą setkę zrobić tych kamieni i to wtedy zrobimy też do końca jeszcze te zadanko z tym gościem, bo to chyba będzie też koniec. Mam nadzieję, że będzie starczyć tutaj. Cyk. Mamy to? Setkę? Mamy. Mamy nawet więcej niż setkę. Dobra, lecimy szybko. Jeszcze. Zgubiłem się chyba. Mija. Dobra. Róbmy tak. Lecimy do tego gościa tutaj jeszcze. Proszę bardzo. Ostatni element. Full of potential. Aha, jest. No stay positive. Nie mogę wrócić do domu. No dobra, to są już takie zadanki. O! Aha! Okej, czyli tutaj już możemy później dostarczać i on wtedy będzie nam dawał kasę. Czyli jakby taka kolejna opcja, żeby zbierać sobie pieniądze na chyba kapelusze już, bo... Jest to też... O, czekaj. Kebek, co ty mi tam proponujesz? Wróciłaś! Dobra. Tu nie mam żadnych nasion. Czy my możemy coś ulepszać jeszcze? Nie, nic. Mam statek. Dobra, co? No to co? To myślę, że i tak sobie już skończymy. Mogę tu coś jeszcze? Bo to było ile? 750, nie. Można jeszcze sobie dokończyć, porobić, tylko że to już takie, wiecie, nie ma ten sensu tak naprawdę. Myślę, że skończymy sobie na tym momencie, bo można jeszcze zbierać sobie pieniądze na kapelusze, jeszcze sobie bawić się, ale jakby tą fabułę ostateczną skończyliśmy. Pomogliśmy Robalowi utrzymać planetę, sobie wylecieliśmy i wróciliśmy rok później na wakacje na planetę. Kurczę, fajna gierka, taka relaksująca, sobie chodzicie, zwiedzacie. Fajne jest takie odczucie tutaj, że ten świat żyje, nie? Bo co chwilę jakby gdzieś się pojawiają te NPC gdzie indziej, jakieś kurcze zadania, jakieś tego. Kurde, na wielki, wielki plus. Mówię jeszcze, że ta gierka. Myślałem, że ona będzie troszkę gorsza. A jest ciekawa, taka relaksująca. Mogłoby być trochę z craftingiem jakoś lepiej to zrobione może, bo ten, ale to wiecie, jak mam jobla na... w punkcie craftingu i zawsze bym wolał, żeby było lepiej. Ale no cóż, no trudno się mówi. Tak więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczenia w jakichś innych seriach. Nara!